Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. A dziś gościem rozmowy w Cztery oczy jest Norbert Rasz, dyrektor Agencji Pracy APN. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy mówić, rozmawiać na temat pracy delegowanej. Otóż Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim zdecydowała, że maksymalny łączny czas wszystkich delegowań w to samo miejsce do tego samego rodzaju pracy ma wynosić 24 miesiące, czyli 2 lata. Ten temat dotyczy pracowników m.in. z naszego regionu, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę poprzez agencję pracy. To teraz zapytam, co to oznacza dla tych pracowników, którzy właśnie korzystają z pośrednictwa pracy? No, to oznacza pewne utrudnienia i oznacza też dla samych agencji rezygnacja z zysku, bo na tych różnicach najwięcej można było zarobić. Niestety, jeżeli nie będzie różnic, bo oprócz tego, co pan wspomniał o tych 24 miesiącach, to jeszcze jest dostosowanie, jakby zrównanie warunków płacy i pracy pracowników delegowanych z pracownikami miejscowymi. A to oznacza, że my musimy i płacić wszelkie premie i pewne dodatki, które są lokalnie, czy też są układy zbiorowe. Musimy na wszystko zwracać uwagę. I co prawda pracownik w teorii delegowany mógłby się cieszyć, bo dostanie więcej, natomiast nas na to nie będzie stać. No i jaki może być tego efekt? No bo przypuśćmy, pani X wyjeżdża dzisiaj do pracy, do opieki nad osobami starszymi, do Niemiec. Jeżeli przepisy wejdą w życie, co to dla niej oznacza? W delegowaniu opiekunek jeszcze jest troszkę inaczej, bo tam na pewno nie będzie mowy o układzie zbiorowym, bo przecież delegujemy do prywatnego domu. Natomiast gorzej będzie z pracownikami produkcyjnymi, z pracownikami niżej wykwalifikowanymi, tam gdzie ten zarobek na pracownikach dla agencji pracy jest dużo, dużo mniejszy. Jeżeli ma się to zrównać, to by oznaczało, że agencji się nie będzie opłacało, czyli my nie będziemy w stanie zapłacić za tego pracownika tyle, ile wynikałoby to z przepisów. I albo A, pracownik pojedzie na indywidualnie, legalnie, bądź też pojawi się znowu większa szara strefa. I to też chociażby w opiekunkach, w opiece nad osobami starszymi, czy też w produkcji i tak dalej. Albo upadną agencje pracy. No właśnie, do tego też zmierzam. Będzie nam dużo, dużo trudniej i agencje mogą upaść, a to był jednak dobra pomoc, pewna alternatywa też dla powiatowych urzędów pracy, bo przecież my regulowaliśmy w pewien sposób rynek. Mam nadzieję, że się uda. Ten, kto dzisiaj robi sobie pewną dywersyfikację w agencjach, czyli nie tylko zajmuje się delegowaniem, ale też i kierowaniem do pracy za granicą, też i ma rezydencję podatkową, czy też za granicą, czy też ewentualnie zajmuje się pracownikami ze wschodu i tutaj idzie naprzeciw przedsiębiorcom, którzy oczekują, że dostarczymy im pracownika na wakat, no to wtedy ten może przeżyć. Natomiast jeżeli ktoś tylko będzie się zajmował delegowaniem, to no, widzę to w czarnych barwach. Ale spójrzmy na ten problem od strony pracodawcy francuskiego albo niemieckiego. Oni chcą, aby za tę samą pracę było to samo wynagrodzenie, więc ja ich też rozumiem, bo w tej chwili to polski pracownik jest o wiele tańszy na tym rynku. No tak, no oni chronią swoje miejsca pracy i ja rozumiem też europarlamentarzystów, którzy to uchwalili, bo oni działają regionalnie w swoich okręgach wyborczych i chcąc iść naprzeciw przedsiębiorcom, którzy również są jego wyborcami, no to tak się zachowuje. Natomiast jest to krótkowzroczne, bo z jednej strony chroni się miejsca pracy i tak wygląda też chociażby w transporcie kierowcy, tak? Natomiast z drugiej strony chroni się te miejsca pracy, na które są rozpisane wakaty. Nie ma ludzi do pracy, a mimo to się chroni te miejsca pracy. Także to tutaj nie rozumiem. To jest pewne działanie schizofreniczne. Jeżeli nie mamy tych ludzi, no to dlaczego nie otworzyć tego rynku? Po prostu trochę zróżnicować. A tutaj wzięto wszystko do jednego worka, wrzucono i niestety zrobiono też dużą krzywdę
samemu sobie. Bo dzisiaj osoby dalej pozostane przy opiekunkach, które wyjeżdżają do pracy za granicę, otrzymują minimalną krajową. Minimalną nie naszą, ale niemiecką albo francuską. Oczywiście i to jest gwarantowane. Są chętni do tych wyjazdów czy nie? Oczywiście, że są chętne osoby na dzisiaj. W delegowaniu opiekunek i opiekunów jest jakby wszystko uregulowane i nie wyobrażam sobie teraz na przykład rynku niemieckiego czy holenderskiego, który nie przyjmuje pracowników ze wschodu i próbuje to zrobić na własną rękę swoimi pracownikami. Po pierwsze, nie znajdą takich pracowników. Po drugie, jeżeli znajdą, to znajdą za kwotę dużo, dużo wyższą. A co oznacza, że nie będzie ich na to stać. Rynek holenderski może w tym przypadku jest troszkę inny, ale chociażby rynek niemiecki. Jeżeli przekroczy to 200% tego uposażenia dzisiejszego, które biorą Polki, czy Rumunki, czy inne nacje, no to nie będzie stać gospodarstwa domowego na to, żeby zagwarantować opiekę. A jeżeli nie będzie ich stać, to oznacza, że muszą iść do domów starców. Tam jest trochę taniej, ale nie ma to jak opiekę domową przez 24 godziny, gdzie były osoby, nasi pracownicy byli zadowoleni, my byliśmy zadowoleni, rodziny były zadowolone. Nie wiem, czemu ten porządek burzy się. Te zmiany nie wchodzą od razu, one mają okres przejściowy. Jaki jest okres przejściowy? Z tego, co wiem, kraje Unii Europejskiej mają 3 lata na to, żeby dostosować swoje regulacje do tego przepisu, a potem przedsiębiorcy mają na to 4 lata. Tak się dowiedziałem, czyli jest jeszcze parę lat. Być może, tak sobie myślę, że w tym czasie, zanim się to dostosuje, że jeszcze europarlamentarzyści pójdą po rozum do głowy i zobaczą, jak szybko załamuje się rynek i będą widzieli przynajmniej w teorii, co może się stać, jak ktoś zostanie wprowadzony. A może to będzie korzystne dla naszej gospodarki, mówię o polskiej gospodarce, bo już w tej chwili dane pokazują, że brakuje pracowników na rynku, więc tak naprawdę tym rozwiązaniem pracowników na naszym rynku się zachowa. Ja wiem, że oni będą zarabiać trochę mniej niż chociażby przy opiece we Francji czy w Niemczech, ale będą pracować na miejscu. No jest to teoria, która faktycznie może się sprawdzić, ale my też proszę pamiętać o tym, że mówimy o pewnej demografii. Jeżeli nie będziemy mieli na naszym rynku czy w naszych województwach w kraju nie zapewnimy miejsca imigrantom, mówię tutaj ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi i tak dalej, o czym się często mówi, to poprzez pracę następuje pewna socjalizacja, tak? Ci ludzie tutaj pracują, zaczyna im się tu podobać, zaczynają uczyć języka i zostają. Natomiast jeżeli tego nie będziemy gwarantowali, jeżeli my będziemy mieli tylko chroniony nasz rynek, to nie będzie dopływu siły ze wschodu, a co będzie trudniejsze z zapewnieniem pewnej zastępowalności pokoleń. A w tej chwili jest dopływ pracowników ze wschodu, mówię o Ukraińcach? No jest teraz dosyć spory, aczkolwiek zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. Wydaje mi się, że akurat z naszego regionu mniej więcej ta sama liczba osób wypływa do pracy za granicą, co przypływa do nas. Czyli rynek jest uzupełniany. Rynek jest uzupełniany, natomiast istnieją dwie różne liczby, ta liczba oficjalna i ta liczba nieoficjalna. I zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, czyli naszych na zachód i pracowników ze wschodu, są to liczby, myślę, pół na pół. Niedawno pojawiły się też opinie, że po zmianach prawa Ukraińcy, którzy dzisiaj pracują w Polsce, będą wyjeżdżać szczególnie do Niemiec. Pan zauważa, że na przykład rezygnują z pracy na budowach w naszym regionie, a wolą wyjechać do Niemiec i tam pracować za więcej? Są już takie ruchy, natomiast są to ruchy moim zdaniem dalej nielegalne, bo przecież nie możemy. Oni mają tylko gwarantowany, myślę teraz na pewno o Ukraińcach, ruch, przepływ za granicę na zachód Europy, ale nie do pracy. To nie jest równe z zezwoleniem na pracę. Także na to będzie trzeba jeszcze poczekać, ale wiem, że już są zatrudniani na budowach mniej lub bardziej legalnie.
Dziękuję bardzo. Dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy był Norbert Rasz, dyrektor Agencji Pracy APN w Opolu. Dziękuję, życzę miłego dnia. Do usłyszenia.